Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Velvet Assassin. Wreszcie udało nam się dotrzeć do więzienia. Tak, znaleźliśmy ostatnio wejście, z tego co pamiętam. No dobra, nie grałam aż tak dawno, żeby nie pamiętać. No ale... No. Dobra, to już widzieliśmy ostatnio. No i chyba przydałoby się zachowywać się jak najciszej od samego początku, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, w takich miejscach raczej trzeba zachować podwójną ostrożność. Dobra, na razie tutaj nikogo nie ma, żadnego szkła też nie widzą, za to tam jest światło, okej. Zdecydowanie... Trzeba zasłonić wejście, to jest pewne. Nawet więcej niż pewne. Gra nam to sugeruje w sposób tak dobitny, no, że nawet ślepy by to zauważył, ale dobra. Ta, tu jest apteczka, która na razie mi się jakoś specjalnie nie przyda. I tak, zastanawiam się, jak tu tego delikwenta załatwić. On jakoś tam sobie chodzi, tak? Więc najrozsądniej będzie po prostu poczekać, aż tu zawróci. No właśnie. Tylko czy on to szybko zrobi, jakoś tak w miarę przyzwoicie? Czy też będzie tam stał... Przez pół odcinka, a może i dłużej. Z takimi to nigdy nie wiadomo. Nie wiem, spróbowałabym go teraz tam jakoś... Chociaż to by mogło być nieco za bardzo ryzykowne. No nie wiem. Można spróbować. I najwyżej tego pożałuję, albo i w sumie nie. Dobra, jeszcze tylko przeciągnijmy go w cień, bo... No nie możemy zostawiać zwłok, szwabków tak na samym środku, prawda? Znaczy ja tam wyrzutów sumienia to nie mam, no ale tak wiecie, jakby ktoś znalazł. Dobra. Tam wejść możemy. Tutaj przydałoby się... no właśnie, to napięcie wyłączyć. Aha, tutaj i tak nie mogę wejść, czyli to jest nasza jedyna droga. Tak, całe szczęście, że pomieszczenia są dość zaciemnione. Tak, niestety wszystko działa... na naszą taką niekorzyść. Ponieważ no jakby nie patrzeć, ciemność ciemnością, ale może być ciężko naprawdę, jeżeli pośpieszymy się za bardzo. Tak, chyba musimy czekać, aż skończą rozmawiać, jakoś się ruszą, bo tak dwóch naraz to nie ubijemy. Jesteśmy w końcu Ezio'em z Assassin's Creed. Nie mamy dwóch ukrytych ostrzy. A tylko jedno. Skromnie, no ale... A takich szkopów to jedno wystarczy. Tak, nie ma to jak te wielce ciekawe rozmowy o niczym właściwie. Chyba są tylko po to, żeby sprowokować gracza do jakiegoś konkretniejszego działania. No ale dobra. Chyba się troszeczkę pokłócili. O, właśnie. Oj, 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 oj. Ja się chcę skradać, a nie. Dobra, jest.
Wow. To nie należało do najłatwiejszych zadań. W pewnym momencie myślałam, że nie dam mu rady. Tam jest ten jeszcze jeden. Tylko jak on tam... Trzeba by było się jakoś przemieścić tutaj i pójść za nim. No to zdecydowanie jest za jasno, żeby tak... No tak, tu jest szkło. Dobra. Ale to nic, nie będziemy musieli aż tam za nim się szpędać. Tutaj wystarczy go jakoś elegancko podejść. Nie ma to jak sobie wieczorkiem skręcić kark kilku szkopom. Nie uważacie, że to całkiem przyjemne zajęcie? No bo ja tak. Dobra, tutaj nic nie mamy. Tu są jakieś drzwi, tylko nie wiem... tu jest po prostu dalsza droga. A tam widzą coś błyszczącego. Dobra, po szkle chyba możemy przemknąć. Aha, pełne życie, morfinka również. Do tego miejsca musimy znaleźć klucz. No tak, to jest całkiem logiczne. Czyli chcąc, nie chcąc, idziemy tutaj. Jeszcze jakoś też w miarę ciemno, powiedzmy. Przynajmniej miejscowo, no dobra. Gdybym to ja mogła światło gdzieś popsuć, to byłoby wręcz wspaniale. Wow, mamy klucz, moi drodzy. To jest po prostu świetnie. Nie sądziłam, że uda mi się to za pierwszym razem, bo kojarzyłam jakoś ten moment jako dość bardziej wymagający, jakieś skradanie się czy coś. No ale dobra, tam nie narzekam oczywiście, żeby nie było. Na górę od razu trzeba przykucnąć. Violetta mi się zablokowała. I wchodzimy tutaj. No i do naszych drzwi, za którymi oczywiście ktoś stoi od razu, bo nie ma tak lekko. Poczekamy, aż wróci na miejsce i się odwróci tyłem. Tak, to będzie zdecydowanie dobry pomysł. Bo nie chciałabym tego teraz pieprzyć. Jakimś głupim... nie wiem czym... zachowaniem. O, właśnie. Dobra, nie wiem, czy tutaj jest więcej Niemcaszków, ale to możemy sobie przełączyć, a nawet powinniśmy. O, o, o. Pięknie, mamy jakiś sygnet. Chyba. Mamy tutaj w ogóle coś ciekawego jeszcze? Czy kompletnie nic? Tak, tam byliśmy. A na dole? O, tam coś jeszcze się świeci. Czy to jest znajdźka, czy coś... Aha, morfinka, no dobra. Tylko teraz, gdzie ja powinnam pójść? Powinnam się wrócić, to na pewno. Czyli już nie muszę aż tak cicho się zachowywać. Dobra, przynajmniej nie będę musiała tego kontrola cały czas trzymać. No ale dobra. No chyba, że jacyś kolejni się tutaj pojawili, ale nie sądzę. Albo to moje pobożne życzenie. Zaraz. Czy to jest... Tak, to jest miejsce, o którym myślę. Okej. Okay. Zdawało mi się... w sumie to nie wiem. Dobra. Co kryje się za tymi drzwiami? O Boże,
nie wygląda to przyjemnie, no ale przynajmniej mamy zapis, więc nie będę musiała pół odcinka znowu przechodzić, jak mi coś nie wyjdzie. Nie wiem, czemu zawsze zakładam, że coś ma mi nie wyjść. Tak, tu są drzwi, a na górze trzeba koniecznie sprawdzać wszystkie poziomy tutaj, bo może się okazać, że coś interesującego jest gdzieś, gdzie nie poszliśmy. No dobra, w tym wypadku akurat nie, ale no wiecie, o co chodzi. Czasami czegoś się nie sprawdzi i łatwo się przez to potem zgubić. Tak, tutaj mamy przeciwników z latarkami, co jest dla mnie przynajmniej ogromnym utrudnieniem dodatkowym. I tak, na niego mam taki sposób, on chyba tutaj jakoś krąży. Albo i nie jeden tutaj krąży, no ale nie wiem, nie będę się zastanawiać na razie. Trzeba go jakoś utłuc. No chyba, że się okaże, że ich jest dwóch, no to z tym będzie problem. O, tak, żeby pójść za nim, to by było świetnie. No właśnie. Nie czuję się swobodnie, ponieważ cały czas słyszę jakieś kroki i cały czas wydaje mi się, że kolejny sobie nagle na mnie wyskoczy przez jakieś drzwi. Jezu, nie. Widzę latarkę. Zbliża się. Nie, 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 nie. Trzeba uciekać. Lepiej nie tą stroną zdecydowanie i ciało lepiej też ruszyć, bo tutaj to kompletnie nam zepsuje plany. A tu też coś jest, ale tu jest strasznie ciemno i nic tutaj nie ma, no dobra. Ale ciało możemy tu schować i to całkiem spokojnie, z czystym sumieniem, że tak powiem. Liczyłam na jakąś znajdźkę, no ale jak nie, to nie. Tak, tamten sobie stoi i nie bardzo wiem, gdzie on tutaj będzie szedł. Dobra, trzeba byłoby jakoś jakoś niezauważenie go ubić, tylko no właśnie, właśnie. No i jeszcze jeden nas czeka tam dalej, nieco. Wiem, że mój komentarz teraz no, na pewno nie jest zbyt interesujący, ale no, muszę się skupić, żebym no, nie została jakoś łatwo tutaj wykryta, bo no wiecie, ten no, nie ma latarki, z nim nie będzie większych problemów, no powiedzmy. I też trzeba zaciągnąć w bezpieczne miejsce, zdecydowanie. I tym sposobem chyba ubiliśmy, ja ubiłam konkretniej wszystkich, którzy tutaj nam zawadzali. Czyli, czy tu coś było? Nie, wydawało mi się. Czyli mogę jeszcze bezpiecznie sprawdzić chyba jeden korytarz, ale też jakoś nie chcę za głośno się zachowywać. Właśnie nie wiem, czy tutaj jeszcze ktoś na nas nie czeka. Wow! A no właśnie. Już nie. No troszeczkę, że tak powiem, emocje podskoczyły zdecydowanie. Tylko teraz nie wiem, gdzie prowadzi właściwa droga. Może ja rzucę okiem na mapę.
Aha, musimy znaleźć klucz tutaj. No dobra. To nie jest takie głupie rozwiązanie, czyli tak czy inaczej musimy iść tam. Tak, znowu sobie ładne kółeczko zatoczymy. Aj, ja tu mam problemy z takim poruszaniem się po cichu w takich grach, naprawdę. Co by nas tam nie czekało, musimy tu wejść. I co, nikogo tutaj nie ma? Aż się wierzyć nie chcę. Zobaczcie. I chyba powinniśmy się przebrać w tym momencie. No, to mi się podoba. No, mogę nawet biegać w tym stroju. O tym przyznam się, nie wiedziałam. Znaczy, pewnie wiedziałam, ale zapomniałam. No, tak to już bywa, gdy się za często w coś nie gra. No, ale dobra. Tak, pamiętam za to, że ten moment zawsze sprawiał mi całkiem sporo problemów. No nic. Tu wejść nie mogę. O Boże. I powiedzcie mi, jak ja mam niby ich unikać, tak, żeby nie zginąć w jakiś żałosny sposób, co? Nie, 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 zbliża się za blisko. Tak, zbliża się za blisko. Mądrze powiedziane, nie ma co. Uciekamy tutaj. W ogóle, że oni jeszcze nie spatrzyli się, że coś dziwnie. Ona chodzi takim wężykiem w ogóle. Dobra, on się znowu oddali, a my sobie tutaj czmychniemy. O nie. Ta, Violette zaczynają dręczyć jakieś wspomnienia i tym podobne. Tak, cela to dobre miejsce, żeby się schować, gdy zbliżają się za bardzo. Dobra, póki są zajęci rozmową, myślę, że uda mi się jakoś czmychnąć tutaj przy samej ścianie. Ci ludzie nie brzmią na szczęśliwych, jeśli mam być szczera. Okej. Udało mi się jakoś dostać do tych schodów na razie. Tak, na razie to jeszcze nie jest aż takie trudne, albo pamiętam to jako o wiele trudniejsze niż w rzeczywistości to jest. No i mamy kolejny list, który sobie Dear przeczytamy. Maria, I am still alive, although I feel as though I were already dead. I do not know where I can find the strength to bear it all. They have taken. Dobra. Mapa, i gdzie ja mam iść? O jejku, jejku, jejku. Na górę chyba, co? Chociaż tam są jakieś drzwi i może powinnam je najpierw sprawdzić. To chyba nie jest głupi pomysł, tylko czy to nie jest za blisko niego? Ojejku. Idę przy samej ścianie, ale no nie jest to łatwe, naprawdę. Dobra, tutaj są jakieś kraty, tak, które zapewne musimy otworzyć. Zakładam, że jak to otworzą, znaczy przynajmniej coś mi się takiego kojarzy, że oni jakby wtedy nas wykryją, czy coś takiego. Dobra, wiem, może to był jakiś mini spoiler z mojej strony, ale jakoś to przeżyjecie. Dobra. Starajmy się stwarzać pozory, że damy sobie radę. O nie, on tu idzie, on tu idzie. A nie, myślałam, że podejdzie bliżej, ale jakoś nie. To jest to chyba. Mam rację, czy nie mam racji? Otworzyłam drzwi, tylko właśnie. Czy uda mi się to wszystko tak, jak chcę to rozwiązać? Tego to kompletnie nie wiem. Tam jest jakaś.
To jest jakaś cela, do której bym sobie zajrzała z chęcią. I jest tutaj kolejna znajdźka. Tak, pudełko z cygarami. Oddalamy się, oddalamy. Wow, nawet nie wiecie, ile to człowiekowi dostarcza emocji. Takie, dobra, ja wiem, że to tylko gra, ale naprawdę czuję się jakby... jakby dotyczyło to mnie samej personalnie, co jest dosyć dziwne, ale tak już mam. W grach zawsze się wczuwam w postać. W sumie jak gram sama, to wczuwam się bardziej. No ale to taki szczegół. O, wejdziemy sobie tutaj. No i myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. A na razie cześć wszystkim, do usłyszenia.